Cześć, z tej strony Zuza Skrzyńska i witam Cię w zapowiedzi nowego podcastu Żyć odważnie. Ten podcast jest opowieścią o codziennych aktach odwagi, inspiracją i zachętą do tego, żeby żyć odważnie. To też podcast o tym, jak z odwagą przechodzić przez kolejne kryzysy życiowe, zakręty. Wchodzić w nowe role, sytuacje, relacje, ale też wychodzić, na przykład z niewspierających i szkodliwych schematów, które ciągną się za nami od dzieciństwa, jak przysłowiowy smród po gaciach. To także podcast o tym, jak z odwagą spoglądać w lustro i nie ukrywać się już przed samym sobą, jak z odwagą popełniać błędy, przyznawać się do nich i naprawiać. Jak nie uciekać przed życiem, ale raczej zwalniać w tym biegu, a nawet zatrzymywać się co jakiś czas i sprawdzać, co teraz właściwie się u mnie dzieje, jak to moje życie wygląda, czy ja właściwie tego chcę i wreszcie, co mogę w związku z tym zrobić. To, o czym właśnie wspomniałam, to zatrzymywanie się i sprawdzanie to w pewnym sensie jest uważność, której wielu z nas, w tym także mnie samej, wciąż brakuje. Tymczasem, żeby nasza odwaga nie była jedynie głupotą i działaniem pod wpływem impulsu, potrzebna jest właśnie ta uważność. I to nie tylko skierowana na nas samych, ale też uważność względem innych ludzi. No bo przecież nie funkcjonujemy w próżni. I jako zwierzęta stadne składamy się z zależności i naprawdę bez siebie nawzajem nie przetrwamy. Ale mam wrażenie, że mimo tego wciąż z uporem maniaka po prostu o tym zapominamy. To nie my w pozornym samorozwoju, w którym koniec końców jesteśmy zupełnie samotni. A chyba nie o to chodzi, prawda? Nie znam nazwy na ten stan, w sensie jakiejś takiej profesjonalnej, podręcznikowej, nie wiem czy ona w ogóle istnieje, ale myślę o tym jak o takim radykalnym wyzwoleniu. Kiedy człowiek staje się asertywny aż za bardzo. Ten temat swoją drogą jeszcze sobie rozwiniemy w kolejnych odcinkach. To też taki stan, gdy stawiamy siebie w centrum tak bardzo, że wszystko inne znika nam z oczu, ale nie znika z naszego życia. I tym sposobem, zresztą nie tylko tym, bo sposobów jest naprawdę o wiele więcej, odcinamy się od tego, co jest smutne, co jest trudne, co jest niekomfortowe, i nie widzimy, że tracimy przy tym o wiele więcej. Oczywiście nie mówię tu o sytuacjach, gdy zrywamy kontakt z przemocowym partnerem, ale o zamykaniu się na innych ludzi, jeśli nie są z nami zgodni we wszystkim. Jeśli kontakt z nimi budzi jakiekolwiek trudne emocje, a my uciekając od tego konkretnego człowieka, tak naprawdę uciekamy od czucia tych właśnie emocji. I tutaj uwaga, spoiler. One skubane i tak nas dogonią. Tak czy inaczej, w taki sposób lub inny. Bo te emocje pojawiają się nie tylko wskutek tego, co robią i mówią inni, ale także w odpowiedzi na to, co w nas samych się dzieje. Są zakorzenione w naszych osobistych historiach, w rodzinach, z których pochodzimy, w tym, czego doświadczaliśmy wczoraj, w zeszłym tygodniu i milion lat temu, kiedy pani Danusia w przedszkolu ściągała korzuch z kakałka. Od tego nie uciekniesz. Ja też od tego nie ucieknę. Ale dobra wiadomość jest taka, że można się z tym spotkać, dogadać, żeby wreszcie w pełni czerpać z tego, co oferuje życie, czego być może jeszcze nie znasz, nie widzisz, nie słyszysz i nie wiesz, co tracisz. To nie jest więc podcast o tym, jak nie czuć trudnych emocji, nie doświadczać kryzysów, nie spotykać w swoim życiu dyskomfortu i cierpienia. To podcast o tym, jak uważnie i odważnie sobie po prostu z tym wszystkim radzić i sięgać jednocześnie po to, co dobre, co kojące, miłe, co grzeje nas w serce. Bo świat nie jest czarno-biały, a życie nie jest albo zajebiste, albo całkiem do dupy. Jest gdzieś pomiędzy, a ten podcast ma pomóc ci rozwinąć w sobie umiejętność powracania do tego mitycznego złotego środka, kiedy za bardzo się od niego oddalisz i mnie samą też ma w tym wspierać. Dlatego w kolejnych odcinkach usłyszysz nie tylko mnie, ale też inne osoby na różnych etapach życia, dzielące się swoją wiedzą, doświadczeniem, które może być dla ciebie, dla mnie, dla nas pomocne. Zapraszam cię w tę podróż do siebie, ale też do innych ludzi, do połączenia się na nowo. Zapraszam Cię ja, Zuza Skrzyńska, socjolożka, twórczyni internetowa, autorka książek, ale także hard userka psychoterapii, dorosłe dziecko alkoholika, mama z ADHD i dodatkowo w spektrum autyzmu, żona właścicielka szalonego psa rasy Border Collie i osoba, która jedzenie placków ziemniaczanych z cukrem uważa za profanację. Lepiej wyjaśnić to sobie na początku niż później się rozczarować, więc wolę powiedzieć to od razu. Nie ukrywam też, że impulsem do stworzenia tego podcastu były studia podyplomowe Mindfulness and Compassion, czyli studia uważności i współczucia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. I te studia nie wywróciły mojego życia do góry nogami, ale z pewnością pomogły mi wrócić na dobre tory, za co jestem bardzo wdzięczna. I chcę się też z Tobą tym dzielić czego więc możesz się tutaj spodziewać nie tylko wiedzy z psychologii i socjologii przełożonej z eksperckiego na ludzki, ale też osobistych zwierzeń, historii porażek, sukcesów, opowieści o codziennych aktach odwagi, o których już wcześniej wspominałam. Będzie ekscytująco, czasem wzruszająco, a innym razem jak to w życiu, na pełnym w kurwie. Mogą więc pojawić się tutaj przekleństwa, ale też całkiem nieśmieszne żarty i sytuacje, w których zapominam, co przed chwilą miałam powiedzieć, ale zwykle szybko sobie przypominam. Myślę sobie, że ten podcast pomoże ci pewne także te życiowe kwestie nieco rozjaśnić, zrozumieć, poukładać, a może nawet coś zmienić. Pytanie brzmi, czy jesteś na to gotowa? Czy jesteś na to gotowy? Jeśli tak, zasubskrybuj ten podcast, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Zuza Skrzyńska.